cała Polska spogląda na południe naszego kraju. Tam się dzieje strasznie, a ja poszedłem sprawdzić, jak to wygląda u nas tutaj na tym ruczaju zwanym Rakówką. I moi drodzy, nie Dorota Gardias, nie Tomasz Zubilewicz i nie Jarosław Kret, ale nasz tu miejscowy pogodynek Łukasz Łuki Gorzelski. To on! Cześć, witam. Łukasz mówi, że to nie koniec deszczów. Musimy być przygotowani, że dzisiaj jeszcze będzie padało. Wczoraj była gorsza sytuacja, bo prawdopodobnie ta woda tutaj się troszkę nam wylała. W tej chwili mamy godzinę chyba 10, po 10, to koryto rzeczki już nieco spadło, opady również ustały. W najbliższym czasie spodziewane są przebłyski słońca, troszkę odetchniemy od tego silnego wiatru, również od tych opadów, ale nie mam dobrych wiadomości, dlatego że jeszcze dziś popołudniem i wieczorem będzie padać. No, jesteśmy na górce, to ma też jakiś wpływ, że no nie mamy się raczej czego tak bardzo obawiać? Teoretycznie tak, tutaj w pobliżu, w okolicach nie mamy żadnej dużej rzeczki. No i tak, ja jestem przygotowany na ewentualną wodę. O, mam kroksiki. Jak Rakówka puszcza, to tutaj zawsze właśnie woda stoi. Nie wygląda to tragicznie, prawda, Łukaszu? Prawda, nieźle. Słoneczko wychodzi. No właśnie, spoglądając tak wysoko w niebo, widzimy, że przebijają się te promienie słońca tam gdzieś na południu. Miejmy nadzieję, że do mieszkańców południa też dotrze to słońce. Też mamy taką nadzieję właśnie. A my czekamy na lepsze dni, które już od jutra, tak? No poniedzieli się zacznie. Poniedziałek już powinien być lepszy, wtorek jeszcze lepszy. Właściwie praktycznie cały tydzień powinien być już słoneczny i cieplejszy. Czyli jest szansa na to, że załapiemy się na taką prawdziwą polską złotą jesień. Możliwe, bardzo możliwe. Temperatura powietrza może podskoczyć do 25-26 stopni w cieniu. Takie wydłużone wakacje. Zgadza się. Ahoj. Pozdrawiam. No i nad Bełchatowem wyszło piękne słoneczko, które mam nadzieję osuszy także nieco południe Polski.